pracy jest coraz więcej, tych kreacji będzie też potrzebnych coraz więcej. Ostatnio ogłaszałaś na Instagramie, że szukasz asystentki. Czy udało się już znaleźć, w jakiej jesteś fazie poszukiwań? Widzę, jesteś bardzo na bieżąco. Tak, to prawda, szukam asystentki. No, tych obowiązków jest trochę, a jak przed chwilą właśnie o tym rozmawialiśmy, żyję w chaosie, a taka osoba, która by mi to wszystko uporządkowała i gdzieś tam jednak trochę chociaż trzymała tego czasu, pilnowała tego czasu, bardzo by mi się przydała, powiem szczerze, dlatego że ja zawęziłam moje poszukiwania tylko do Bydgoszczy. Nie sądziłam, że aż tak wiele chętnych będzie młodych dziewczyn zwartych i gotowych do pracy ze mną, a umówmy się, to będzie dosyć specyficzna praca, no bo trochę na wariackich papierach, trochę w rozjazdach. Tych CV-ek dostałam naprawdę całą masę i ostatnio zaczęłam je sobie już trochę grupować, robić jakąś wstępną selekcję, a nie jest to takie proste, muszę na to poświęcić trochę więcej czasu, więc jeszcze trochę, kilka dni potrzebuję, żeby to wszystko uporządkować. Ja na przykład, choć gotowy byłbym, nie mógłbym zostać twoją asystentką. Dlaczego? No niestety nie. No wiem, no nie powinno się tak trochę dyskryminować płci. Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że niektórzy w tym kolejnym etapie dyskryminują, bo mogłabyś równie dobrze powiedzieć, że zapraszasz wszystkich, a tak jak inni pracodawcy na kolejnym etapie odrzucać z powodu płci. Więc powiedzmy pozytywnie, dlaczego po prostu lepiej pracujecie się z kobietami? To będzie bardzo bliska mi osoba. Ja będzie uczestniczyła w moich różnych momentach, również intymnych. Będzie musiała tak pomagać mi się przebrać, coś tam dopasować i tak dalej, więc jakby nie wyobrażam sobie pracy z mężczyzną chociażby z takiego prostego powodu.